Serdecznie na naszym kolejnym wideo z 90-dniowego wyzwania. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takich, można powiedzieć, dwóch rzeczach. Znaczy, to jest związane z jedną, ale o dwóch, można powiedzieć, takich antyargumentach albo antyprzykładach. Może inaczej, kontradyktoryjnych, tak? To znaczy wykluczających się. Jeśli chodzi o w ogóle zarabianie pieniędzy i promocję siebie, a także uczenie się nowych rzeczy i cały czas poznawanie świata i tak funkcjonujemy, jak zarabiamy pieniądze, gdzie te pieniądze, że tak powiem, powinny iść, na co powinny iść, dlaczego powinniśmy się szkolić, rozwijać przez całe życie i tak dalej. Oprę to na dwóch takich przykładach. Jeden to będzie Ewa Dakowska, drugi to będzie Radosław Kałużny. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie tego człowieka. To jest facet, który reprezentuje ponad 40 piłkę nożną. No i oczywiście no, zarabiał konkretne pieniądze, grał w Bundeslidze i tak dalej. No dzisiaj pracuje w firmie DHL w Anglii. Ma 39 lat i pracuje na zwykłym, można powiedzieć, na zwykłym etacie. No i co? No i trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. A Ewa Chodakowska to jest osoba, która nie miała jakiejś, nie wiadomo jakiej kariery sportowej. Nie była w telewizji prędzej, tak? Teraz oczywiście już jest, ale nie była prędzej w telewizji. Dopiero kiedy zastosowała odpowiednie narzędzia marketingowe w internecie, dopiero później, po tym zastosowaniu tych narzędzi, dopiero później weszła jakby w krąg tych ludzi, którzy są w telewizji, są na różnych billboardach, tak, piszą książki i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym Wam pokazać teraz na przykładzie, już Wam pokazuję, na przykładzie strony, tak, na przykładzie fanpage'a. Teraz zobaczcie, co tu się dzieje, tak. Stronę fanpage'a Ewa Chodakowska lubi ponad 500 000 ludzi. Tak, trzeba zwrócić uwagę na to, że dowiedziałem się w sumie tego dzisiaj, znaczy obserwuję już tą panią od jakiegoś czasu. To jest też przykład na to, jakby ktoś miał wątpliwości, czy 7-minutowy trening to jest właśnie to, z czym powinien się związać. To jest osoba, która działa w branży fitness. To jest jej pasja, tak, a poza tym umie to bardzo dobrze spieniężać. No i teraz trzeba było wrócić do początków, tak? Jak to się zadziało? To była osoba, która w Polsce była w ogóle nieznana. Ona gdzieś tam prowadziła swój fitness, ale w Grecji i tak dalej. I przez to, że w skrócie oczywiście mówię, tak? Przez to, że udostępniała swoje treningi, przez to, że udostępniała swój styl życia właśnie w internecie, na różnych filmikach i tak dalej, do swoich najpierw znajomych w Polsce i tak dalej, to się właśnie tak zadziało, tak jak mówię, w błyskawicznym skrócie, że dzisiaj ponad 500 000 ludzi jest na jej fanpage'u, a ponad 74 tysiące o tym mówią, tak? To znaczy, przekładając to na nasz język marketingowy, ona dzisiaj, zresztą ona już, no, jeśli dobrze to wszystko poprowadzi, na tym, co już teraz ma, to tak naprawdę do końca życia już nie musi pracować, tak? I żyć na naprawdę, no, dobrym poziomie. Tak, takie 500 000 ludzi, samych fanów tutaj jest, oprócz tego, że jest teraz rozpoznawana w telewizji, tak, pisze książki, to, że firmy ją sponsorują, tak, i tak dalej, to już pomijam fakt, to już pomijam, chociaż to jest jakieś, no, naprawdę myślę, konkretne pieniądze. Znaczy jestem pewny, ale nie chcę tu mówić o sumach. A oprócz tego, jeśli na przykład miałaby, a podejrzewam, że ma, chociaż tego nigdzie nie zdiagnozowałem, by miała swój autoresponder, miałaby swój biuletyn, chociaż tutaj, jeśli nie wchodziłem na te strony, szczerze wam powiem, ale jeśli tutaj wejdziemy na te strony, to możemy sobie zobaczyć, czy ma jakiś może formularz ściągający. Jeśli ma i buduje swoją listę,
ludzi, którzy ją znają, ufają jej i później od niej kupują, bo ona też sprzedaje filmy DVD, tak, czyli po prostu treningi na DVD, ale z tego, co tutaj widzę, nie ma takiego kontaktu. Jak zrobimy start, nie, start to jest ta strona główna, kontakt. Tak jak mówię, nie analizowałem tego tak, wiecie, dogłębnie, ale tak w skrócie po prostu. Z tego nie ma tutaj, tak? Także jeśli by tutaj zastosowała jeszcze na tej stronie formularz ściągający, stronę ściągającą, squeeze page, taki mini squeeze page, czy okienko pop-up, zbierałaby tych ludzi, których tutaj ma, do siebie na autoresponder, mogłaby z nimi korespondować cały czas. Oczywiście wiadomo, na Facebooku też to jest możliwe, ale Facebook to jest bardziej taki do robienia szumu, do obserwowania, wiecie, do wstawiania zdjęć, tak, do obserwowania stylu życia i tak dalej. A bardziej się sprzedaż odbywa przez e-mail marketing, to jeśli by coś takiego robiła, to po prostu z samej listy mailingowej podejrzewam, że to jest jakieś 20-30 tysięcy miesięcznie bez żadnego problemu, tak. No i to jest to. I co bym chciał akurat ci powiedzieć na ten temat tutaj, tak? Na jej temat. To, że ta osoba zaistniała dzięki nagrywaniu filmów, tak? Dzięki temu, że dzieliła się swoją pasją, gdzie pokazywała swoją pasję, gdzie miała jakąś swoją misję, chęci i rozwijała się non-stop i cały czas rozwija, bo ona sama o tym mówi. Oczywiście zapytana dzisiaj, czy ona już ma swój sukces, już osiągnęła swój sukces, nie. Mówi, że to jest dopiero początek i tak dalej. Tak jest podejście, tak? I to jest bardzo dobre podejście człowieka właśnie sukcesu. To jest pierwsza sprawa, tak? A druga sprawa, no już niestety gorzki przypadek, można powiedzieć. Tutaj widzicie tego pana. Jeśli ktoś no, obserwował piłkę nożną, no to prawdopodobnie kojarzy tego pana. To jest człowiek, który grał z Emanuelem Olisadebe naprawdę można powiedzieć takich, no, w czasach, no, nie powiem, że świetności, nie wiadomo jakiej piłki nożnej, tak, naszej polskiej, ale na pewno lepiej się mieliśmy niż dzisiaj. Tak, no i teraz magazyn DHL w Anglii spuścił swoje modę. Oczywiście wiadomo, nie wiemy, jak się to zadziało tak naprawdę, ale no, co tu można powiedzieć? No, można powiedzieć tylko tyle, że to jest przykład, kolejny w sumie można powiedzieć przykład osoby, która nie rozwijała się, tak? To znaczy on postawił tylko na jedną szalę, że będzie grał w piłkę i tak dalej, tylko że jak wiele po prostu przykładów wskazuje, no niestety coś po tej piłce trzeba robić, tak? I trzeba się cały czas rozwijać, a tak się właśnie kończy, jeśli się nie rozwija i po prostu myśli się, że jakoś to będzie, tak? To jest taki właśnie antyprzykład, można powiedzieć smutny przykład tego, jak brak rozwoju naszego osobistego, brak myślenia, brak inteligencji finansowej i tak dalej, do czego to po prostu prowadzi. Ale to bym mógł, na co mógłbym jeszcze tu zwrócić uwagę? Mógłbym tu jeszcze zwrócić uwagę na komentarze, które są pod tym. Oczywiście, jeśli będziecie mieli chwilę, to możecie sobie przeczytać. Dużo ludzi tutaj pisze, że tak, że no, co to Polska, co za PZPN, tak, że dopuszcza do takiego czegoś, że to był reprezentant kraju i tak dalej, że powinni mu coś zagwarantować. Suma summarum chodzi o to, żeby mu jakieś tam pieniądze, tak, dzisiaj, żeby mógł się otrzymywać. Oczywiście ja jestem za tym, żeby reprezentanci Polski, którzy naprawdę wylewali pot i łzy za naszą ojczyznę i tak dalej, mieli jakiś pasywny dochód później po zakończonej karierze, tak. Ale ja bardziej bym się skupił na tym, żeby rozwijać tych ludzi, tak, żeby mieli odpowiednich doradców, żeby po prostu rozwijać ich umysłowo, tak, inteligencję finansową, jak zarządzać pieniędzmi i tak dalej, i ewentualnie, żeby myśleli o tym, co będą robić potem, jeśli skończą tę karierę, tak, żeby swój czas wolny, a mają go dużo, bo jeśli sam grałem w piłkę nożną zawodowo, wiem o tym, że ja wiem o tym też, że człowiek jest zmęczony po treningach i tak dalej, ale no, nikt mi nie wytłumaczy tego, że nie może wieczorem się kształcić, tak, i rozwijać się, i nie może robić czegoś ponad to, co jest jego głównym zawodem, tak. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj nauka jest dla ciebie również, że
warto jest robić coś na tak zwanym boku, czyli robić coś po prostu dla siebie, rozwijać się, podnosić swoją wartość, tak? Bo teraz zobaczcie, taki człowiek, który no, definitywnie wie coś na temat piłki nożnej, tak? Definitywnie wie. To był jeden z lepszych naprawdę, no z lepszych ludzi u nas w reprezentacji, tak? Ma 41 meczów w reprezentacji, 11 goli. Uczestnik finałów Mistrzostw Świata 2012, dwukrotny mistrz Polski w Barwach Wisły Kraków, był zawodnik Bayernu Leverkusen, tak? Także no gościu naprawdę wie, o czym mówi. Wie, o czym mógłbym mówić, może tak. A jakby podniósł swoją wartość, poszedł w różnych kierunkach, tak? Jako trener, doradca, nie wiem, jakby marketing, poszkolił się marketingowo, mógłby pomóc wielu klubom marketingowo pozyskiwać sponsorów. No różne są po prostu drogi, które można by było po prostu mu zaproponować, no ale niestety, jeśli człowiek nie podnosi swojej wartości, myśli sobie, że jakoś to będzie, no to tak to wygląda. Oczywiście nie oceniam tutaj tego, czy to jest dobrze, czy źle. Podaję ci tylko fakty, tak? Po prostu podaję ci fakty, jak są takie dwa przykłady i dwa zupełnie różniące się przypadki, tak? Jedna osoba, która nie była sportowcem, a dzisiaj jest gwiazdą telewizji, gwiazdą Facebooka, kobietą, która no, zarabia pasywnie takie pieniądze, który ten człowiek, reprezentant Polski, dawny, no nie zarabia w ciągu na przykład, nie wiem, 3-5 lat, którym, a ona zarabia to w miesiąc, tak, w pasywnym układzie. Tak. Także to jest w ogóle niesamowite. No i tyle, no i co ci mogę powiedzieć, no kształć się, cały czas się rozwijaj, uczęszczaj na szkolenia, a oprócz tego nagrywaj wideo, umieszczaj wideo wszędzie tam, gdzie się da, na Facebooku, na YouTubie, dziel się swoją pasją, misją, dziel się tym, co u ciebie jest najlepsze, twoją najwartościowszą wiedzą, twoją przeżyciami, spostrzeżeniami, a zobacz, co się może zadziać, tak? Życzę każdemu 10% na waszym fanpage'u, 5% na waszym fanpage'u takich zainteresowanych, takich fanów, jakie właśnie ma tutaj Ewa. Także pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym nagraniu wideo z naszego wyzwania 90-dniowego. Nie jest to takie proste. Od razu mówię szczerze, że nie sprostałem temu wyzwaniu pod tytułem takim, że codziennie nagrywam wideo. Będzie 90 tych nagrań, ale no niestety gdzieś tam niektóre dni mi umknęły. Wideo nagrywam cały czas, dla mojego usprawiedliwienia, ale są to wideo sprzedażowe, są to wideo na strony ściągające, są to wideo do top benefita i tak dalej, ale nie zawsze jest to właśnie wideo związane z naszym wyzwaniem. Tobie życzę oczywiście wytrwałości, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym materiale wideo. Jeśli jeszcze nie zapewniłeś sobie, nie zarezerwowałeś sobie miejsca na naszym szkoleniu wrześniowym, na naszej konferencji wrześniowej, które będzie w Toruniu. Możesz jeszcze to zrobić, gdzieś będziesz tutaj miał link, czy na dole, czy u góry, czy po boku. Możesz jeszcze to zrobić, mam jeszcze wolne miejsca. Także pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka, w zależności od tego, kiedy będziesz to oglądał. Trzymaj się, cześć.